Rozmowa dnia. I ta rozmowa z naszym dzisiejszym gościem właśnie do wysłuchania albo do obejrzenia. A naszym gościem, ma zgodnie z zapowiedzią, Ryszard Czarnecki, europoseł Prawa i Sprawiedliwości. Witam bardzo serdecznie. Witam panią, witam państwa. Brexit. Dużo mówimy. Pytamy, czy, jak, kiedy, który scenariusz wydaje się dziś najbardziej prawdopodobny, a może wszystkie są równie prawdopodobne, bo tak naprawdę nic nie wiadomo. W tych 8 głosowaniach, które były House of Commons, czyli w Izbie Gmin, niższej Izbie Parlamentu Brytyjskiego, 2 zyskały największą ilość zwolenników, chociaż niewystarczającą. Mianowicie po pierwsze Unia Celna, która przepadła raptem 8 głosami. Unia Celna między Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii, Irlandii Północnej a Unią Europejską. A drugie, które uzyskało, no taka może metafora, tyle samo procent głosów, co w kontekście Brexitu, czyli 48% głosów za, 52% głosów przeciw, mianowicie propozycja, aby zorganizować referendum po wynegocjowaniu porozumienia, co oczywiście otwiera drogę do jednak po pierwsze przedłużenia obecności Wielkiej Brytanii w Unii Europejskiej, co na antenie Polskiego Radia półtora miesiąca temu sugerowałem jako pierwszy europoseł w ogóle, nie tylko z Polski, tylko w ogóle. A po drugie do tego, żeby w tym referendum ewentualnie Brytyjczycy, co jest możliwe i w teorii, i w praktyce, bo sondaże takie właśnie w tej chwili są, odrzucili to porozumienie, a więc no, de facto postanowili o pozostaniu Wielkiej Brytanii w Unii. Charakterystyczne, że to głosowanie zyskało rzeczywiście bardzo dużą ilość głosów. Ale to pana zdaniem najbardziej prawdopodobny scenariusz jest taki, że do Brexitu w tym roku nie dojdzie? Ja o tym mówiłem kilka tygodni temu, no, że... Ale wiele się dzieje od tych, że, przez te tak, kilka tygodni oczywiście, ostatnich. Że może tak być, że Wielka Brytania pozostanie do końca roku. Pani premier Jej Królewskiej Mości, pani Theresa May, jednak podkreśla, że Brexit będzie zrealizowany zgodnie z wolą społeczeństwa brytyjskiego. No, może bardziej Anglików niż Szkotów, ale taki półwynik. Natomiast no, w tej chwili ona słabnie. Dymisja 11 ministrów, odsunięcie ją od negocjacji z Unią Europejską, a to pokazuje, że no, w praktyce referendum brexitalne, które miało miejsce, może pochłonąć już kolejnego premiera, podwiedzi Cameron panią Theresę May. Tyle, że alternatywą dla pani May jest Boris Johnson, a więc jeszcze większy zwolennik Brexitu. Ona była za Remain, za pozostaniem, chociaż nie angażowała się w kampanię referendalną dosyć sprytnie. On był jedną z twarzą tego, żeby Wielka Brytania wyszła z Unii i jest kandydatem na premiera w tej chwili, bardzo poważnym. No, w związku z tym tak naprawdę jest trochę jak w wszystkim filmie, nikt nic nie wie, ale ja uważam, że w najbliższych miesiącach Wielka Brytania nie opuści Unii i dobrze. Ale jeżeli w najbliższych miesiącach, to znaczy, że w Wielkiej Brytanii zostaną przeprowadzone wybory do Europarlamentu? Niekoniecznie. Może to oznaczać, że nastąpi sytuacja, w której Wielka Brytania zostanie czasowo, dostanie parę miesięcy na to, żeby ten deal z Unią Europejską, w sensie ileś tam setek regulacji ekonomicznych, socjalnych zrobić. Ale już bez reprezentacji, ale bez reprezentacji w Europarlamencie. A oczywiście drugim wyjściem jest to, że nastąpi cofnięcie decyzji o podziale, bo ten podział nastąpił, podziale puli mandatów dla Brytyjczyków, po Brytyjczykach. Na przykład Polska dostała jeden mandat więcej, Hiszpania, kraj z nami porównywalny, aż o 5 mandatów więcej. Dziwię się pani przewodniczącej Komisji Konstytucyjnej, pani Danucie Hibner z Platformy Obywatelskiej, że przeforsowała taki projekt. Polska dostała tyle, co malutka Estonia, a Hiszpania dostała tyle, co wielka Francja. Polska tylko plus 1, Hiszpania plus 5. A dlaczego pana zdaniem? I być może w tym momencie to decyzja będzie cofnięta i Brytyjczycy dostaną te swoje ponad 70 mandatów. No dobrze, a zapytam w takim razie, jak pan uważa, jakie były źródła takiego właśnie podziału tych mandatów po Wielkiej Brytanii? Czyli no, tłumaczono, że w Hiszpanii jest, co prawda nie jest wiele więcej obywateli niż w Polsce, ale jest znacznie więcej
osób, które nie są obywatelami, no czytaj w dużym stopniu imigranci, czy uchodźcy, no i że to też oni mieszkają w Królestwie Hiszpanii. No tak, tylko że to nie jest powód, żeby Hiszpania dostawała 5 razy więcej mandatów niż Polska. Ja szczerze mówiąc zupełnie tego nie rozumiem, bo panie redaktor, to jest sytuacja, w której Platforma Obywatelska i Koalicja Europejska mówią, że jak oni będą u władzy, to załatwią to i tamto. No to mamy panią komisarz Bieńkowską, która przyłożyła rękę do fatalnego dla Polski budżetu. Nie sprzeciwia mu się. Mówię o budżecie Unii Europejskiej na lata 2021-2027. No teraz dopiero polski rząd będzie to renegocjował i opozycja odbiera ten argument i mówi, że to wina polskiego rządu i to wina polityki polskiego rządu, dlatego że Unia ma zastrzeżenia co do przestrzegania zasady praworządności w Polsce i w ten sposób jesteśmy karani, bo jesteśmy wykluczeni z głównego... Nie ma żadnego takiego instrumentu formalno-prawnego w acquis communautaire, w unijnym prawie, żeby karać jakikolwiek kraj członkowski zabrażaniem czy obcinaniem budżetu. Ale jest zły klimat, tak twierdzi opozycja. Tak, tylko zwracam uwagę, że jeszcze bardziej poszkodowane... Co prawda pani Bieńkowska z klimatem się kojarzy, no tak, i akceptacją klimatu. Tak, mamy klimat, ale jeszcze bardziej zostały poszkodowane na tym budżecie państwa, które bardzo grzecznie przyjmowały uchodźców. Malta, wie pani, przyjęła więcej uchodźców niż do tego się zobowiązała, a mimo to dostała jeszcze bardziej po kieszeni niż Polska. W związku z tym tutaj ta logika Platformy, no, kupy się nie trzyma i tak jakby pokazuje, że no, mają owszem przedstawicieli struktur międzynarodowych, jak pani komisarz Bieńkowska, czy pani europoseł Hübner, tylko potem te osoby przykładają rękę do fatalnych dla Polski rozwiązań. Gazeta Polska opisała okoliczności, w jakich były premier Włodzimierz Cimoszewicz. No, dzisiaj lider warszawskiej listy Komisji Europejskiej wyprowadzał się z leśniczówki, którą przez lata za bardzo niewielkie pieniądze wynajmował od Lasów Państwowych w Puszczy Białowieskiej. Z framugami, boazerią, z futrynami. No, za to widać to na zdjęciach, grzyb w kuchni pozostał. Jak pan ocenia ten styl wyprowadzki? No, szokująca publikacja. Muszę powiedzieć, że jeżeli to prawda, to wstyd i żenada. Szczerze mówiąc, sytuacja, w której lider listy Koalicji Europejskiej w Warszawie, były postkomunistyczny czy premier, jest teraz bohaterem memów i ludzie piszą Włodzimierz Boazeria Cimoszewicz, no to nie jest to dla... No to dla pana chyba dobra wiadomość, w końcu pan kandyduje Ja kandyduję z Warszawy i z numer 2 w Warszawskiej wokół Warszawki, czyli Pruszków, Wołomin, Nowy Dwór Mazowiecki, Grodzisk Mazowiecki, Piaseczno, Otwock. Rzeczywiście jest moim rywalem pani Cimoszewicz, natomiast to wie pani, no to jest sytuacja, w której ja bym chciał, żeby w Polsce politycy kojarzyli się, mogą się ludzie z nimi nie zgadzać, no ale powinni ich szanować. No, ta publikacja rzeczywiście bardzo uderza w wizerunek pana Cimoszewicza. Ja nie wiem, czy on nie reaguje, czy on coś na temat... Nie, mówi, że wszystko jest w porządku, że wszystko było zgodnie z umową. Jeszcze zdjęcia są takie dosyć porażające. To już każdy może je zobaczyć i ocenić sam. Jeszcze jedno pytanie, bo dzisiejsza prasa takie spekulacje publikuje, Polska The Times, z tego co pamiętam, tak, Polska The Times, no, twierdzi, że jest możliwe, możliwa rekonstrukcja rządu. Nawet Piotr Zaremba pisze, że na 90% ta rekonstrukcja już bardzo szybko nastąpi i że Jacek Sariusz-Wolski, czyli dziś numer jeden listy Zjednoczonej Prawicy w Warszawie, zostanie ministrem spraw zagranicznych i zastąpi Jacka Czaputowicza. No, Jacek z Jacka. Ja bym jednak zostawił tą decyzję panu profesorowi Jarosławowi Kaczyńskiemu jako liderowi politycznemu obozu, który w Polsce rządzi. I oczywiście pan, ale to panie, jest prawdopodobny scenariusz? Czy po pierwsze, to rekonstrukcja może nastąpić w sytuacji, gdy będziemy już wiedzieli, kto jest w europarlamencie. A to będziemy czyli wiedzieli... przed wyborami rekonstrukcji pana zdaniem nie będzie, tak? Na pewno nie będzie przed wyborami. A po drugie, Parlament Europejski ukonstytuuje się 2 lipca, więc przyszło miesiąc po wyborach. I jak na zdrowy rozum, no wtedy może być rekonstrukcja, bo trudno, żeby była wcześniej, kiedy jeszcze ci ministrowie, czy wiceministrowie, którzy będą wybrani, a nie wiem, czy będą wybrani wszyscy, decyduje wyborca do Europarlamentu. No kropkę. Oni wtedy jeszcze, przecież jeszcze nie będą europosłami, więc rekonstrukcja, jeżeli już, no to po lipcu. Ryszard Czarnecki, europoseł Prawa i Sprawiedliwości, był gościem Sygnału Dnia. Była to rozmowa dnia.